dzisiejszej wystawie, jak również o ciekawe informacje. Nie wiem nawet jaki temat, no ale to on zawsze interesująco mówi, więc dziękujemy, że przyjechał. Prosimy, Tadeusz, rzuć nam rąbka tajemnicy o Głagolicy. A, proszę! I było do rymu. Proszę bardzo. Dzień dobry, dziękuję za miłe przywitanie. I spróbuję Państwu coś opowiedzieć o tej Głagolicy. Ten wykład zatytułowałem Obrazowanie ładu kosmicznego na podstawie najstarszego alfabetu ludów słowiańskich w grafikach używanych do oddawania czci Bogu Najwyższemu mieszkającemu w niebiosach gwiaździstych. Znaczy na początku chciałbym Państwu, to mam w formie opisowej takiej, jest dużo takich rzeczy, które po prostu nie jest człowiek w stanie spamiętać, więc spróbuję Państwu to przeczytać. Więc Głagolica przy spełnianiu roli alfabetu służącego do zapisu mowy jest składową systemu filozoficzno-religijnego chrześcijaństwa obrządku słowiańskiego, w którym to szczególną cześć oddawano zjawiskom przyrodniczym zachodzącym tak na ziemi, jak i na niebiosach. Znaczy my uważamy, że w naszej ogólnej pojmowalności jest przyjęte, że przyroda, że ta cała przyroda to jest to, co widzimy, zielone, tudzież zwierzątka, no i my wchodzimy w skład tej przyrody. Natomiast według tradycji słowiańskiej właściwymi siłami przyrody to były gwiazdy i gwiazdozbiory. To były podstawy, które regulowały nasze te ciągi i procesy biologiczne, jakie zachodziły na Ziemi. Samo znaczenie słowa, etymologiczne znaczenie słowa Głagolica, jeżeli byśmy wzięli analizę leksykalną, czyli analizę słowną tego wyrażenia Głagolica, to w języku słowiańskim Głagolica oznacza czasownik, czyli związane jest z wykonywaniem czy podejmowaniem jakichś czynności, które mają wpływ na stan, w jakim się znajdujemy. Natomiast jeżeli byśmy wzięli analizę morfemiczną, to wówczas mamy całe wyrażenie Głagolica podzielone na trzy morfemy. Gla, go, gol i lico. I tak gla służy do utworzenia wyrażenia słowa glas, czyli słowo, gol, co oznacza goliznę na niebie. Tam między tymi chmurkami, jak tam jest taka dziurka, to się nazywa po słowiańsku gol. Natomiast lico jest to obraz czegoś zewnętrzny, nie? Lico człowieka, lico ściany i tak dalej. Także ta nazwa przy analizie morfemicznej to jest obraz głosu płynącego z nieba. Jeżeli byśmy połączyli te dwie analizy tej nazwy Głagolica, czyli analizę leksykalną i analizę morfemiczną, to otrzymamy bardzo szerokie pojęcie, które może zabrzmieć tak. Głagolica to odbicie działalności Stwórcy, odblask jego atrybutów, jakie płyną do człowieka z przestrzeni kosmosu, nazywanej świadomą przestrzenią międzygwiezdną, macierzą, czy też polem morfogenetycznym, gdzie Stwórcę postrzega się jako potencjał najwyższej woli, doskonałości i początku wszystkiego. Z takim rozumieniem Głagolicy wkraczamy w zasięg największych tajemnic Wszechświata. Alfabet głagolicowy posiada 49 liter i każdej literze przypisany jest jeden z 49 gwiazdozbiorów, czyli obiektów niebieskich. I przypisany jest nie przypadkowo, tylko z określonych pól niebios płynie do nas fala dźwiękowa, fala grawitacyjna, fala świetlna, fotony. Także ta literka głagolicowa jest kompensacją
tych elementów, jakie płyną do nas z określonego pola gwiazdozbiorowego. Także notacja muzyczna oparta jest na 49 podstawowych dźwiękach. Tak samo w nauce o barwach posiadamy 49 kolorów. Czyli te literki nasze emanują tymi 49 siłami, jakie płyną do nas z nieba. Język polski, jakim się posługujemy, posiada, no zbudowany jest na 26 literach alfabetu łacińskiego. Jednak ten alfabet, którym my się posługujemy, posiada 43 znaki graficzne, tam RZ, rzec kropką, ci, si, sz i tak dalej. Także alfabet łaciński jest niewystarczającym, nie oddaje adekwatnie możliwości naszej głośni. Czyli co prawda brzmienia wydajemy, ale nie mamy wzorów graficznych dla tych brzmień. Każda z liter posiada swoją grafikę. Ja mówię o tej wystawie. Każda z liter, jak Państwo widzą, posiada swoją indywidualną grafikę. Ale jest każda jedna zbudowana z mniejszych elementów, które nazywają się rezami. Czyli taką literkę możemy podzielić na jeszcze mniejsze elementy. I stąd te literki posiadają odpowiednie imiona, z których te imiona posiadają dodatkowo jeszcze swój opis. I tak jak jest literka A, która nazywa się Az, na przykład tu jest druga Az, to te literka A ma swoje imię Az, oznacza Boga Najwyższego. I tak jest jeszcze podzielona jest na trzy mniej, podzielona na trzy mniejsze literki. Zresztą tak jak w języku słowackim powiedzmy, że jest A długie, A zwykłe i A pochylone. I te trzy literki też odpowiadają określonym gwiazdozbiorom. I tak literka A długie odpowiada gwiazdozbiorowi Łabędzia, A takie normalne, jakiego my używamy, odpowiada gwiazdozbiorowi Oriona. Natomiast A pochylone, czyli A krótkie, odpowiada gwiazdozbiorowi Krzyża Południa. I te brzmienia, jakie płyną z tych gwiazdozbiorów, właśnie brzmią jak to A. No dobrze. Dalej jeszcze. Tak, jest taka nauka. Dlaczego te wzory są takie dziwne? Jest taka nauka, która nazywa się cymatyka, tematyka. Znaczy to podaje się, że to jest nowa nauka. Więc według tej nauki, jeżeli weźmiemy membramę, na membramę wysypiemy piasek i podłączymy do niej dźwięk, zadziałamy na ten zestaw, zadziałamy dźwiękiem, wówczas ten dźwięk powoduje, że piasek usypuje się w określony kształt. Ja próbowałem z literką A i się usypuje krzyż maltański. Maltański to ten krzyż w kole, tak? Nie, coś inny. To jest tu. Który to jest? A, ten. Daj dalej troszeczkę. Tak, według... sama grafika, ja mówię o grafikach, jak jest zbudowana, to tu mam napisane, bo... Daj troszeczkę dalej. Według tradycji słowiańskiej, to jak już mówiłem, tak jak jeżeli Państwo biorą alfabet na przykład muzułmański, czyli arabski, jest tam zapisane przy wyjaśnianiu, co to jest alfabet arabski, zapisane jest, że jest to alfabet mocy Bożych. Hebrajski bierzemy tak samo. I dziwne, że te alfabety są dopuszczone do
że tak się wyrażę, brzydko do obrotu. Natomiast alfabet glagolicowy jest spychany zawsze w niebyt. I nawet w Polsce jest od okresu wojny, czyli od 1945 roku, zaledwie dwie pozycje naukowe, które mówią o alfabecie głagolicowym. Pierwsza to jest Lera Spławińskiego, a druga jest profesora Mariana Wójtowicza, która też traktuje o głagolicy. Natomiast w alfabetach innych, łacińskich, jak mówię, arabskim, czy tym łacińskim, jaki my używamy w Polsce, to są całe tomy napisane różnego rodzaju opracowań naukowych. Nawet paleografowie, to są ludzie, którzy zajmują się historią pisma, polscy paleografowie, zresztą taki najsłynniejszy polski Aleksander Geisztor, prezes Polskiej Akademii Nauk, który był słynnym światowym paleografem, o głagolicy nie napisał ani słowa, mimo że w głagolicy poza tymi 49 literami znajduje się 1260 znaków typograficznych, interpunkcyjnych, diaktrytycznych i nawet znaki topograficzne, do tego 800 ligatur, także nie napisano w Polsce ani słoweńka. Także to aż jest śmieszne. I tu dzieje się taka rzecz, że te nisze, można powiedzieć naukowe, zapełniają ludzie, którzy nie umieją dobrze mówić po polsku, tacy jak ja, prości, którzy muszą zajmować się rzeczami, którymi powinna zajmować się nauka. Także dla wielu naukowców nawet ta głagolica jest czarną magią. Zawsze szukanie przyczyny, na końcu jest pamięć. Jest taki zielony. Damy troszeczkę dalej. Albo to zapomnimy. To Państwu przeczytam może, bo to ja sobie siedzę tam, jak mam troszeczkę czasu. Według tradycji słowiańskiej litery alfabetu głagolicowego są emanacją boskich mocy spływających na ziemię przez symboliczne bramy niebios. Znaczy ja troszeczkę może tutaj mówię pompatycznie tak na początku, jednak w późniejszej części wykładu postaram się Państwu pokazać na przykładach, jak to wygląda. Że porozkładamy sobie, spróbujemy sobie rozłożyć te literki na czynniki pierwsze i będziemy mogli stwierdzić naocznie, że jednak coś w tym jest. Ja nie przymuszam nikogo do wierzenia w to, co ja mówię, broń Boże. To każdy powinien sam doświadczyć. Także według tradycji słowiańskiej litery alfabetu głagolicowego są emanacją boskich mocy spływających na ziemię przez symboliczne bramy niebios. Stąd w kręgach słowiańskich istniało przekonanie, że ów alfabet jest świętym pismem, nośnikiem mocy Bożej, zesłanym przez siły nadprzyrodzone. Według tej tradycji posługiwanie się obiecadłem głagolicowym jest drogą harmonizacji z niebiosami wypełniającym społeczność ludzką duchem czystości i szczerości, duchem wypełniającym przestrzeń, nasze pole morfogenetyczne, intencjami powstałymi według ładu i porządku kosmicznego oraz przeznaczenia. Jest to droga powrotu do źródeł, do krainy szczęścia, do wypełnienia bezmiernej tęsknoty serca i nostalgii za utraconym światem. Poznanie alfabetu od Aza do Iżica prowadzi do puenty: piszcie głagolicą, choćby patykiem na piasku. Głagolica posiada taką moc, że gdyby w Polsce, ja mówię za doktorem Gregiem Bradenem, który opowiadał, który mówi w swoich wykładach, że jeżeli by zebrać pierwiastek kwadratowy z 1% społeczności, to ta liczba tych ludzi, pierwiastek kwadratowy z 1% społeczności i ci ludzie, jeżeli by wykonywali medytację, to są w stanie zmienić przestrzeń. Proszę sobie obejrzeć te filmy pana Bradena. Ja z kolei uważam, biorąc pod uwagę, co mówi pan Braden, uważam, żeby pierwiastek kwadratowy z 1% ludzi w Polsce pisał głagolicą, czyli to jest 600 osób w jednym czasie, natomiast jeżeli byśmy rozłożyli to na dobę, to jest 15 tysięcy osób. To spowodowalibyśmy, że nasze pole morfogenetyczne byłoby tak silne, że tak brzydko powiem,
element niepożądany nie miałby wstępu do Polski, natomiast element niepożądany by się wyniósł z Polski. Po prostu jesteśmy w stanie stworzyć taką atmosferę, że ona będzie sprzyjała tylko ludziom dobrej woli. Już kilka razy to próbowałem ogłosić, ale nie ma chętnych i muszę sam z rodziną pisać. Te grafiki, które tu Państwu przedstawiam, nazywają się brojki. Taką nazwę żeśmy przyjęli na podstawie też analizy słów. Chodzi o słowa starosłowiańskie. Tutaj chciałbym powiedzieć taką dygresję znowu, że mówi się o ubóstwie języka polskiego, że ten język angielski, jeszcze jakiś tam, one mają tyle zwrotów, z tym, że nie bierzemy pod uwagę tego, że język polski jest zaledwie dialektem języka starosłowiańskiego. I takimi dialektami jest język czeski, słowacki, rosyjski, tudzież macedoński, bułgarski, serbski, chorwacki i tak dalej. Czyli to, ta ilość słów używana w języku słowiańskim jest przeogromna. I ten język jest w stanie zapewnić nazwanie wszystkiego po imieniu, czyli nadanie imienia każdej rzeczy tak na ziemi, jak i na niebiosach. I nazwaliśmy tą grafikę brojka, gdyż słowo broić dzisiaj jest przyjęte, że dzieci broją, bo psocą. Ale etymologia tego słowa jest diametralnie różna. I słowo broić oznacza władanie czymś, mieć władzę nad czymś. Także to jest absolutnie nielogiczne porównanie, znaczy stosowanie tego słowa. Ale można powiedzieć, że dzieci brojąc swoją wolę jakby przejawiają. Dobrą energię wytwarzają, tak. To możemy to tak przyjąć, że brojąc wytwarzają dobrą energię, czyli tą żywością swoją. Od tego jest zbroja też, czyli. A przy tym możemy także powiedzieć, możemy kogoś uzbroić, czyli dać temu człowiekowi oręż. Także głagolica może być takim duchowym orężem do walki ze złem nas otaczającym. Powiem Państwu, dlaczego namawiam ludzi do takiego działania. Staram się przynajmniej namawiać. Otóż głagolica jest, że tak się wyrażę, bezstronna. Tutaj, jeżeli coś powiem źle, to jest moje niedopatrzenie, moja niewiedza, moje złe odkrycie, moje złe, znaczy nie wynikające z dobrej woli, tylko z mojego niedouczenia jakieś, powiedzmy, mogą historie wyniknąć. Natomiast głagolica sama w sobie jest doskonała. I każdy, stosując głagolicę, działa dla siebie i dla kogoś innego. Także chcę, żeby ludzie to pisali. I że oni żyli w lepszym świecie i ja też, żebym żył w lepszym świecie, w tym prawdziwym. I tu nie ma żadnej, nie ma możliwości kradzieży energii. Ja nie mogę ukraść energii tej pani czy temu panu. Nie mam takiej możliwości, bo ja nie mam władzy nad tą głagolicą. To wymyślił ktoś mądrzejszy, znacznie mądrzejszy ode mnie, podkreślam, znacznie mądrzejszy. Tak, sam rysunek, to pokażę Państwu, o co tu chodzi w tym. Sam rysunek otoczony jest takim wzorem meander, o którym mówi się grecki wzór, to też jest nieprawda. I to jest droga gwiazdozbioru Łabędzia, czyli droga Pani Życia, droga Pani Wielkiej w tradycji słowiańskiej, czyli bogini Łady. Jest tak ułożony, że z jednej strony wchodzi, a z drugiej strony wychodzi do tego rysunku wewnętrznego. Na czerwonym tle umieszczone są kropeczki, czyli to są drobiny mocy Bożej w świadomej przestrzeni międzygwiezdnej ułożone w porządku. Rysunek, który otacza już literkę, jest to dziurka od klucza, czyli taka dziurka, przez którą zaglądamy na drugą stronę i możemy patrzeć tylko jednym okiem, że zaczynamy widzieć
inne odległości, zaglądamy do innego świata. Tak samo ta literka przychodzi do nas przez dziurkę od klucza, czyli taki twór niebieski, obiekt niebieski, strukturę niebieską, która nazywa się również dziurka od klucza i znajduje się w gwiazdozbiorze Kila, a nazywa się Eta, jest wokół gwiazdy Eta Carinae. Kto ostatnio czytał zmiany na Ziemi, jest tam opisane, że tam zachodzą jakieś zmiany w tej gwieździe. Sama literka otoczona jest takimi kropkami, czyli też symbolami różnego rodzaju mocy Bożej, jaka płynie do nas z przestrzeni międzygwiezdnej. Natomiast u góry znajduje się taki zielony paseczek, taka kiełbaska, ja mówię. I to jest oznaczenie tak cyfry, jak i imienia Bożego. I na dole jest jeszcze te imię tej literki, łaciński jej odnośnik i jej imię właściwe. Czyli w tym wypadku literka B to nazywa się Bóg. I jest to w efekcie końcowym, jest to czerta umieszczona w brojce. Tak jak Państwo tu robili taki krąg, stawaliście Państwo w kręgu, taki ten krąg tych kropeczek jest tym samym kręgiem, w jakim stoją ludzie. Andrzej niedawno miał wykład i mówił też o kolorach i o dźwiękach i mówił też o głagolicy, bo mówił o kolorach, o 49 kolorach i 49 dźwiękach. Znaczy mówię o rzeczach podstawowych, tak? Tutaj na wystawie mamy też pokazany psalm 90, bo jeszcze raz będę to potwierdzał potem w drugim wykładzie, bo tu takim skróconym. Stary Testament, jak i Nowy Testament są to księgi napisane przez Słowian. I jeżeli byśmy zaczęli szukać wytłumaczenia tego, co to są psalmy, to Państwo nie znajdziecie nigdzie. Nie można znaleźć. Jest cała egzegeza jest w tą stronę, w tamtą stronę, jeszcze w jedną stronę. Natomiast według tradycji słowiańskiej psalmy opisują mechanikę nieba. To tak brzydko brzmi, bo mechanik ma ręce umazane do łokci i to tak się tam... Jeden mechanik taki, jeden taki. Mechanik to są ruchy nieba. Ja Państwu zademonstruję na jednym przykładzie, to akurat nie ten psalm, tylko inny psalm pokaże, jak on jest napisany na niebie. Tutaj jest rysunek precesji osi ziemskiej. To jest stwierdzone naukowo. Mikrofonik. A to jest rysunek, który przedstawia precesję osi ziemskiej, która trwa tam 30 tysięcy lat. Jednak to dla nas jest tutaj mniej istotne, powiedzmy. I żeby zapamiętać kolejność gwiazd patronów kierunku północnego, ułożono psalm. I tutaj są takie gwiazdy. Patronami kierunku północnego są gwiazdy, które posiadają nazwy, czyli imiona. I teraz jeżeli weźmiemy psalm w języku polskim, starosłowiańskim i psalm weźmiemy, powiedzmy, tłumaczony z łaciny i greki i tak dalej, to nie znajdziemy tej prawidłowości. Natomiast... Duży obiad. Natomiast jeżeli weźmiemy nazwy w języku polskim, w języku słowiańskim, to odnajdziemy prawidłowość, jak biegnie ruch precesyjny. Znaczy tego się nie da okłamać, nie? I to, znaczy nawet jak ja bym chciał coś zakręcić, to też nie dam rady, bo tak jest. Może mikrofon potrzymać? I mamy... Z drugiej strony może znać teraz. Tu teraz ja wszyscy.
I tu mamy gwiazdy. Polaris, Pasterz, Oaza, Prawica Boża, Stado, Przewodnik, Jasna Góra, Wega. Wega znaczy sęp. Tu gwiazda Szlachetność, Smok, Mądrość Boża, Sędzia Niebios, Cielak i Gwiazda. I teraz psalm. Bóg Pollach, od tego Allach. Pasterzem moim daje mi schronienie Boaza. Prawica Boża stado moje wiedzie, a przewodnik prowadzi mnie na jasną górę. Wega, czyli sęp szlachetny, pokona smoka mądrością Bożą, a sędzia niebios mnie pokornego sługę jako cielak umieści w niebiosach gwiaździstych. I tak by... Bo to są napisane. I jest cała masa takich różnego, za przeproszeniem, takich różnego rodzaju myków, które są nie do obalenia po prostu. I to nie wynika z jakiejś wielkiej mądrości, tylko z cierpliwej pracy nad tematem. Tutaj tak podsumowałem to w pewien sposób i jak pisze Maria Konopnicka w Rocie, że stosując głagolicę, to twierdzą nam będzie każdy próg, a naszym wodzem będzie duch, tak jak ona pisze, a duch będzie nam hetmanim. W tradycji słowiańskiej, a szczególnie głagolicowej, nie ma czegoś takiego jak mistrz duchowy, szef, przewodnik, kierownik, tudzież inna historia. Zresztą tu bardzo ładnie Andrzej mówił też, że nie ma, bo mistrzem i uczniem to jestem ja. Znaczy w tym sensie, że ja wysyłam swojego ucznia, żeby on się czegoś dowiedział od Andrzeja i potem przychodzi ten uczeń do mojego mistrza, czyli do mnie i on mi mówi i ja to rozważam. Także każdy jest swoim uczniem i swoim mistrzem. I ten duch, jak mówi Konopnicka, że duch będzie nam hetmanił, czyli to jest potwierdzenie słów tego właśnie pana Grega Bradena, że my stwarzając, czy jak Jarucha tworzy muzykę, czy ktoś jeszcze prowadzi tam inną działalność, budzi świadomość, że ludzie zaczynają inaczej myśleć, to jest powoływanie tego ducha do hetmanienia. I pan Ćwirko napisał tak, no nie wiem, czy taki blok jest kryształowy wszechświat, i on pisze tak. Ten, który wie, że jego przodkowie dokonali wspaniałych czynów i współkształtowali ludzką cywilizację, ten będzie się starał dorównać swoim przodkom i dołoży wszelkich wysiłków, aby w ich oczach zasłużyć na miano godziwego Polaka i prawego potomka. Bardzo mi się to podoba. Dlatego sobie to napisałem. To jest z pana Ireneusza Ćwirko, kryształowy wszechświat, taki blok. Damy dalej. Tu państwu chciałbym powiedzieć, bo ten temat tutaj, tej głagolicy, tej wystawy troszeczkę rozwiniemy, jednak wcześniej chciałbym państwu powiedzieć o haniebnym świecie, w jakim żyjemy. Otóż państwo znacie słowo haniebny. Poprosił mnie Mariusz Nogalski z tego stowarzyszenia, z Przyjaciele, żeby się zająć gwarą kujawską. I tam w tej gwarze kujawskiej znalazłem słowo haniebny, co oznacza, aż przeczytam chyba, dobry bądź doskonały. Haniebny oznacza dobry bądź doskonały. Natomiast, też muszę przeczytać, w słowniku Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk znajdujemy etymologię tego słowa haniebny, a ona brzmi: przynoszący hańbę, niesławę, mający na celu poniżenie, przynoszący wstyd, taki, który się zhańbił, zniszczył dobre imię, wyraża w sposób ekspresywny natężenie, ilość, wielkość czegoś, odnosząc się przeważnie do sytuacji i zjawisk przykrych, strasznych, okropnych i tak dalej. A dalej jeszcze poszedł słownik etymologiczny języka
słownik synonimów, gdzie słowo haniebny posiada 170 negatywnych synonimów. Czyli rzeczywiście żyjemy w bardzo haniebnym świecie. Jaka jest olbrzymia manipulacja słowami, że... Znaczy tu więcej będzie takich słów jeszcze padnie, jak w cybernetyce, czego się używa, ciekawe jest. Więc komuś na tym zależy i my jak rozmawiamy nawet, to my, jak mówiłem o tych dźwiękach w głagolicy, że łączą nas z niebiosami, to my mamy zupełnie inne myślenie i nasza mowa jest bełkotem, którego nie rozumieją niebiosa. I my możemy składać modlitwy, prośby, tudzież inne historie i nie nawiążemy tego kontaktu, o którym się bębni tyle. I to się w środowiskach czy no, lepszych, czy gorszych, no w ogóle we wszystkich. Ja zrobiłem sobie tak właśnie, chociaż nie jestem jakimś specjalistą od etymologii, więc H to oznacza... tak, jest okrzykiem wyrażającym dobry nastrój, natomiast niebny to niebieski, czyli jesteśmy w niebiańskim nastroju i żyjemy w haniebnym świecie. A i żyjemy w haniebnym świecie. Dobrze, damy troszkę dalej. No całkiem. A tutaj jeszcze zaznaczyłem, bo widzicie Państwo na przykład takie rzeczy. Komputer. Mamy komputer, piękne angielskie słowo, no nie? Tylko, że komput po polsku znaczy orszak policzony. Jest słowem słowiańskim, o tak może. Bit, to jednostki jakieś tam są w komputerze. Po słowiańsku to jest naziono. Klikać, wołać. Wołacz po ukraińsku, jeszcze w którymś języku słowiańskim nazywa się, no muszę przeczytać też. No nie znalazłem. Kliczny widymok chyba się nazywa, wołacz w języku ukraińskim. Także mamy do czynienia z takim językiem, znaczy imputuje się na najpierw, że jesteśmy ciemnogrodem, a natomiast wykorzystuje się wszystkie te słowa, które celowo zatracono, bądź zdeprecjonowano ich wartość i potem ich się używa, także i powtarzam, że posługujemy się językiem nieadekwatnym do sytuacji, do naszego życia. Jak już troszeczkę Państwu naświetliłem sprawę, weźmy dalej troszeczkę, tak chcę trochę po kolei, żeby to było. Dalej. Aha, o samej głagolicy i w ogóle o języku. Tak historycznie, no też tutaj nie będę robił wykładu jakiegoś wielkiego z historii, tylko jeżeli byśmy zapytali, jaki język obowiązywał w Cesarstwie Bizantyjskim. Więc nauka odpowiada, do VII wieku obowiązywał język łaciński. Niektórzy z nas zapytają, gdzie była Greka, no ale... Więc Greka była od VII wieku, od cesarza Hadriana chyba, czy Herakliusza, mylą mi się ci cesarze, ale to też nie jest takie ważne. Tak chyba od 630 roku. Wtedy nastąpiła Greka. To jeżeli Greki nie było minimum przez 3 wieki, to kto ją pamiętał? To jest pierwsze pytanie. Następne pytanie, jakie zadamy, w jakim języku, no i oczywiście, jakim alfabetem była zapisywana literatura grecka? Przepraszam, literatura bizantyjska. Więc literatura bizantyjska była zapisywana wyłącznie w języku greckim. No to absurd, no nie? Absurd. Do 13 mówili po łacinie, a po 13 po grecku? To jest bzdura, absurd. Uważam, że w Cesarstwie Bizantyjskim posługiwano się językiem słowiańskim i alfabetami słowiańskimi. Co najmniej do Soboru Nicejskiego II, to jest 787 rok, do czasów ikonoklazmu. Znaczy,
więcej przesłanek jest ku temu, bo jeżeli byśmy wzięli dokumenty soborowe z 9 soborów, które odbyły się w Azji Małej, to nie ma nigdzie oryginałów, tylko tak, są albo odpisy greckie z oryginałów łacińskich, albo odpisy łacińskie z oryginałów greckich i nie wiadomo co, gdzie i kiedy. Niczego nie można znaleźć takiego w 100% pewnego, a przy tym jeszcze jak jest żywot Konstantyna, Vitae Constantini, to jest napisane Vitae Constantini dla cesarza Konstantyna, ale jest drugi Vitae Constantini napisane niby dla tego Konstantyna, który napisał alfabet głagolicowy. I teraz trzeba rozgryźć. Teofilaktów było dwóch, Dionów Chryzostomów też dwóch i zawsze było podwaja się tych wszystkich myślicieli, żeby nie można było się zorientować, który był prawidłowy. Tych myślicieli, powiedzmy, wczesnego średniowiecza, czy tudzież starożytności, żeby czytający, no tak jak ja, nie wiedział. Co do samej głagolicy, taka legenda jest, że Cyryl i Metody, że utworzyli, znaczy legenda, no dzisiaj prawda oczywista, że ta głagolica powstała tam w IX wieku i utworzyli ją mnichowie Cyryl i Metody. Święci, święty Cyryl i święty Metody. Z tym, że święty Cyryl i święty Metody nigdy nie byli ani beatyfikowani, ani kanonizowani. I ta teoria powstała pod koniec XVIII, na początku tam około 1800 roku, a do 1800 roku uważano, że twórcą głagolicy był święty Hieronim, który żył 340-420 i ten alfabet nazywał się Sanctum Hieronimi, czyli święty Hieronim. Jeżeli byśmy... a ten święty Hieronim został kanonizowany, beatyfikowany w 1747, a kanonizowany w 1767, czyli jeszcze nie był świętym, a już uznawano, że był świętym Hieronimem. No też jest grubymi nićmi szyte, a sama nazwa, jeżeli jest alfabet Hieronima, to greckie te hieroglify egipskie też by napisał święty hieroglif z kolei. Moglibyśmy przez analogię sobie to ustalić. Tego już nie będziemy czekać, damy dalej troszeczkę. Ja tu mam taką formę opisową, żeby można było to potem gdzieś opublikować. Dalej. I tutaj, myślę, że Państwa będzie to interesować może troszeczkę. Tutaj zrobiłem taką, no tak dokładniej powiedzmy, wszedłem w temat, nie? Co to jest pismo? Jest to system umownych symboli graficznych, czyli grafemów. Czyli liter, za pomocą których przedstawiany był język mówiony. Alfabet jest z kolei najwyższą, pismo alfabetyczne z kolei jest najwyższą formą. Litera według współczesnej nauki. I teraz już jak nam się przerabia, to litera według naprawdę jest to system redakcyjny dla tekstu prawnego, że tekst prawny redaguje się pod określeniem właśnie tego, pod nazwą litery. Natomiast nazwa dla litery w językach słowiańskich brzmi zupełnie inaczej. Najczęściej są to takie nazwy. Słowo, bukwa, pismeno, lita, litera, bogostaw, bokostaw, buchstabe. Także mamy całą masę w innych językach nazw, które bardziej odnoszą się do Boga, nawet w językach zachodnich, jak do tej litery, do tej redakcji tekstu prawnego. I również tylko w języku polskim i ukraińskim mamy pojęcie litera jako taka, jako litera, które nie znaczy w zasadzie nic, jest zupełnie czymś innym. Dalej. Tak, zaczynamy. Cofnijmy. Jeszcze troszeczkę. Tak jak wspominałem,
jest 49 znaków liter, 49 liter głagolicowych, które odpowiadają określonym dźwiękom, a ten dźwięk połączony z napisem graficznym powoduje powstanie najmniejszego pojęcia znaczeniowego, które się nazywa morfemem. Bo dążę tu do tego, aby Państwu spróbować wyjaśnić, co to jest to pole morfogenetyczne, bo to mówię też jest na YouTube cała masa różnego rodzaju filmów, które mówią o polu morfogenetycznym, jednak jest bardzo ciężko wywnioskować, co to jest. Także pole morfogenetyczne składa się z cząsteczek, które określamy z jednej strony jako znak graficzny, a z drugiej strony jako dźwięk. I wtedy właśnie powstaje morfem, czyli najmniejsza jednostka znaczeniowa. I to jest podstawa właśnie tego pola morfogenetycznego. To można tyle, ja ci na maila. No tu dodamy dalej, bo tu morfologii to... Też dalej. Także pole morfogenetyczne definiuje się jako wypełniające przestrzeń pole o niesprecyzowanej naturze fizycznej. Pole to nadaje określoną formę organizmom żywym, pełniąc funkcję dodatkowego czynnika genetycznego oprócz DNA. Pole morfogenetyczne ma też silny wpływ na zachowanie organizmów żywych i ich interakcje z innymi organizmami żywymi. Tak dalej troszeczkę. W głagolicy wyróżnia się tak zwane rezy, czyli jednostki jeszcze mniejsze od literek. Widzę, że i rez dziś w semiotyce przyjął on nazwę znaku i znaczy tyle, co obserwowany element rzeczywistości, który nie jest istotny na swoje własne cechy, ale na swoją relację do innego elementu rzeczywistości, do którego się odnosi. Także rez to nośnik informacji, który funkcjonuje w oparciu o naturalną, instynktowną wiedzę człowieka wynikającą z jego funkcjonowania w środowisku, dotyczącą istniejących mechanizmów przyczynowo-skutkowych. Czyli to jest to pamięć genetyczna nazywana anamnezą. Ja tutaj podałem dalej troszeczkę nazwy tego rezu, jednak spróbuję Państwu pokazać, co to są rezy w ogóle. Także można. Oczywiście nie damy rady tutaj pokazać wszystkiego, to nie jest wykład, tylko prelekcja taka, żeby Państwa zainteresować. Więc rezy posiadają swoje nazwy. Ja potem spróbuję, bo wtedy Państwa na pewno, bo to ja sobie zdaję sprawę, że jestem nudziarzem i to mało kogo takiego coś interesuje, nie? Że, tylko że jak zobaczy, że coś w tym jest, to może wtedy ludzi zacznie to interesować. I więc tych rezów jest 1260. Ja tu pokazuję 5 albo 6. Jeden się nazywa pasek, półpasek, makron, dywis, hypen. Tylko tyle wziąłem, żeby nie zatruwać Państwu życia. Z tych rezów możemy wykonać już symbole. Tu w tym wypadku są to szewrony. Jeden, drugi, trzeci. Tu wykonany jest półpaska z makronu. Makron, zresztą prezydent Francji, tak się nazywa dosłownie, tak? Dywis i hypen. I teraz, jeżeli weźmiemy literkę A, tą średnią ją rozłożymy, to mamy te wszystkie rezy nasze. Tutaj jest druga literka A, tak żeby to powolutku sobie zacząć, znaczy to jest ta pierwsza, to druga, ale to już też nieistotne.
że też składa się z naszych rezów. Jeżeli weźmiemy cztery szewrony utworzone z rezów i ułożymy w ten sposób, to otrzymamy trzecią literkę A, czyli tu jest coś, czego nie ma. Czyli to, tutaj białe pole, tworzy nam tą literkę. Ja zabrałam, a później inna pani zabrała. Tutaj weźmiemy szewrony, w takie pole, zastosujemy w takim polu, w kwadracie, zastosujemy te szewrony i to zabieramy. I otrzymamy inkaski krzyż Hakana. Natomiast tu są pogrubione te szewrony celowo. I jeżeli weźmiemy te szewrony, to otrzymamy swastykę kruszwicką. Żeby było weselej, to te szewrony zastosujemy tu, a tu pomniejsze zastosujemy szewrony. I wówczas otrzymamy jantrę, czyli symbol, jaki stosowany jest w buddyzmie. Tutaj, jeżeli zastosujemy szewrony, to otrzymamy swastykę prawo i lewo skrętną. Już nie brałem Hindusów, ani nie brałem hitlerowców, tylko to jest symbol w plemieniu Kuna, która oznacza przodków. Natomiast tutaj nazywa się zakrzywione pazury i oznacza krainę Szambala. Powiem jako ciekawostkę zaraz o krainie Szambala troszeczkę. O, i tyle. Także wszystkie literki głagolicowe możemy rozłożyć na takie mniejsze znaczki, a potem z tych właśnie mniejszych znaczków możemy ułożyć wszystkie alfabety, jakie są na świecie, łącznie z chińskim, tańskim, ngoro, ngoro, tudzież, no nie wiem, jakie jeszcze są, mamy, jakie państwo by sobie życzyli. Wszystkie alfabety na świecie. Tutaj państwu pokazałem tą swastykę, która oznacza tą krainę Szambala. I państwo na pewno słyszeli, to Hitler szukał Roerich, Bławacka, tudzież te towarzystwo Thule z Hitlerem na czele szukali takiej krainy, która nazywa się Szambala. A ta Szambala związana jest z takim polskim powiedzeniem, że wszystko mam w małym palcu. Takie dziwne, że takie skojarzenie. Otóż w Gwiazdozbiorze Panny jej lewy, mały palec u lewej nogi nazywa się Szambala. I to chodzi o gwiazdę, która symbolizuje jej mały palec u lewej nogi. I to jest ta kraina, jak już na początku wspomniałem, ta prawdziwa przyroda, prawdziwa wiedza przyrodnicza, prawdziwe siły przyrody znajdują się w niebiosach. I to nasze przysłowie, takie bardzo proste, które nie ma zupełnie żadnego wytłumaczenia, znajduje wytłumaczenie w gwiazdozbiorach. Tu możemy odwrócić, bo tam niżej jest. Jest ten gwiazdozbiór. O, tu jest. Odwróć, tyle mi pokażesz państwu. Czyli... Nie będzie widać? Będzie widać? Ona tu się nazywa, bo to jest nie Polska, to się nazywa Kamibalia. W tym wypadku, ale ona nazywa się Szambala, jak tłumaczą. No, astronomowie starożytni mówią, że się nazywała Szambala, też jej nazwę zmieniono na Kamibalia. Dobrze, wrócimy. Ja przepraszam, ale kurde, napiłbym się czegoś, znaczy wody, nie? Nie masz? Smaje. Znaczy po obiedzie i po tym zatyka mnie trochę, bardzo dziękuję. Cudowne dziecko. Bardzo dobra woda. Pod ślężem. A od Ryśka? Nie, ze źródła. A ze źródła?
studni świętego Świerada. Ale święty Świerad to żył tam na Rzeszowszczyźnie. Ale tu nazwali studnię. No nazwali. Znaczy o tych rezach może troszeczkę powiem Państwu, że te... Cofnij treniu tu. Rez znaczenie tak. Te rezy w znaczeniu potocznym to jest rowek, bruzda, ryt, rez, ryć, frez, cała masa, ryt. I jest tyle pojęć dzisiaj u nas w języku polskim, na przykład wziąć kogoś w ryzy. To jest działanie z konotacją negatywną, ale przynoszącą pozytywny skutek. Czyli jeżeli kogo... I tu tak samo jest w Głagolicy, że powinno się postępować wedle ściśle określonych reguł i to pojęcie wziąć kogoś w ryzy, no też ma całą dużą liczbę synonimów, ale z tych synonimów wynika, że chodzi o osiągnięcie pożądanego skutku. Zresztą ryza papieru pochodzi też od rezu. Po niemiecku, hiszpańsku, portugalsku nazywa się podobnie. Dziwne. I jeszcze w kilku językach. I jeszcze jakieś mamy. I tak samo freski. Podaje się, że od włoskiego fresk pochodzi nazwa od włoskiego fresco, czyli świeży. Natomiast pochodzi to od słowa polskiego, słowiańskiego res, czyli fres, czyli w czymś ryć. No tutaj to zostawimy, bo to historyczna taka sprawa. No to był pokaz, pokazywaliśmy ryzy. Tutaj wspominałem Państwu tam o ikonach i takie słowo, bo tutaj mamy takie słowo cyfracja albo cyfryzacja i wszyscy są bardzo zadowoleni, którzy mają komputery, ale słowo cyfracja bądź cyfryzacja trudno mi określić bardzo dokładnie, jednak one są brzmieniowo i znaczeniowo bardzo podobne. To w języku słowiańskim znaczy pokrywanie gładkiej powierzchni rezami, symbolami. Proszę? Tak, podpowiada mi żona. Haftowanie, grawerowanie, rycie. To jest cyfryzacja bądź cyfracja. I to słowo wprowadzono w cybernetyce i określa nam, że jesteśmy komputerowcami. Z tym, że ta cyfryzacja to ma związek taki, że musiało być to robione zgodnie z tak by powiedzieć, z określonymi ramami, normami. I górale te na spodniach, na parzynicach, jak mają te wzory, to się nazywają wzory cyfrowe. I to nie nazywają się cyfrowe teraz, tylko one się nazywają cyfrowe 100 i 200 lat temu. Dalej troszeczkę. Chciałbym zmierzyć tutaj do takiej historii, że te grafiki, które zostały tutaj Państwu przedstawione, to jest pierwotna forma ikon, bo są to rysunki przedstawione w formie cyfr, a zarazem imion Bożych. I do roku 787, jak już wspominałem, do Soboru Nicejskiego II, nie wolno było używać obrazu ludzkiego do oddawania mości. Nie było świętych, nie było aniołów, nie było do tych różnego obiektu świętych, nie było czegoś takiego. Tylko oddawano cześć niebiosom. I z czasem wprowadzono za pozwolenie na malowanie obrazu ludzkiego i na tej podstawie powstały ikony. Znaczy, powiem Państwu, tu jest, jeszcze mam dużo pytań, tylko że to są tylko definicje cały czas wszystkich tych nazw. To jest no, nudziarstwo, że tak powiem. To trzeba no, taki, powiedzmy, mieć odpowiedni czas do tego, nie? I żeby tylko tu chodziło o to, żeby Państwa zaznajomić choćby troszeczkę z tym zagadnieniem. No, dziękuję bardzo. Dziękuję. A jeszcze chciałem powiedzieć, że można sobie mnie kupić i tak jak jedno to kosztuje 30 zł, ale cały komplet, 51 sztuk tych literek,
to sprzedaje po 10 zł. Znaczy 10 zł za sztukę, nie, bo jedna to jest kłopot potem z dodrukowaniem, a natomiast cały jak się drukuje, to jest i taniej, i szybciej, i łatwiej. I to można, te obrazki to działają nawet jak remedia. Feng shui jak jest, nie, że tam mamy jakiś brak, powiedzmy, w jakimś polu. Znaczy ja się nie zajmuję feng shui, wiem co to jest, nie jestem specjalistą od feng shui, że można sobie powiesić w tym miejscu jakąś literkę i ona wypełnia te brakujące elementy energetyczne, jakie są nam potrzebne. Z tym, że to zajmowanie się głagolicą powoduje, że diametralnie zmienia nam się otoczenie, przyjaciele, znajomi, zupełnie inni ludzie i tak często jest to tak bardzo fajnie albo dziwnie. Dziękuję bardzo. Dziękujemy.